Siema, siema. Dzisiaj pierwszy odcinek Złota, generalnie z ekipą. Dzisiaj ze mną jest oczywiście Dotsu i Kozi. No, powiedz hej! Coś. Siema. No. Na dniach wskoczyła dowolta łatka wprowadzająca bodajże nową linię japońskich czołgów. Chińskich. Chińskich, japońskich, japońskich czołgów. Przejdziemy teraz właśnie do badań. Weźmiemy sobie ROTSU, potem będziemy mieli Gojiro, Type 91, Type 95, OEXP, OI, ONI, OHO, Type 4 Heavy i Type 5 Heavy. Generalnie jak już grałem sobie z tymi czołgami w bitwach, moimi normalnymi czołgami, to generalnie dupy nie urywa, jak mam być szczery. Potrzebujemy EXPA na Chiro, 50, 30, 40. No także to dzisiaj będzie nasze zadanie na tym oto odcinku. Gąski jeszcze dolicz. Bo pewnie gąski nie uciągnął. Ale nie musisz montować, musisz tego po prostu odblokować te działka. Obsługa, żeby mieć amunicję po prostu jeszcze chwilę. A będziesz grać, jak się okaże, że to pierwsze jest jakieś słabe? No wiesz, no zaraz się dowiemy. Generalnie dzisiejszym zamysłem jest to, żeby nagrać drogę z jedynki na dwójkę. Następnym razem z dwójki na trójkę, następnym z trójki na czwórkę, a potem prawdopodobnie z czwórki na piątkę, nie wiem, dwa odcinki albo trzy. Bo to będzie raz na trochę dłuższy odcinek. Pierwszy odcinek będzie 20-minutowy, następny będzie godzina. 40-minutowy, następny będzie miał półtora godziny. Tak. Zdobywanie czołgów w wodzie. I ekspa. A teraz bonus, Ven pojedzie bez pocisków. Nie no, kupiłem sobie celowo. Żeby nie było tak, jak było kiedyś. Pamiętam. Ale to nie w twoim stylu. To pierwsze. To co lubię, na tych pierwszych nie ma graczy. Pewnie za chwilę ruszy bitwa 7 kontra 7. No, będziemy mieli... Same japońskie. VS, nie wiem co. VSC18. Za pamięci, telefon wycisz. Czemu? Bo tak. O, nie aż tak źle. Ty, otwieramy. Tylko 5 odsu u nas, u nich odsu jest 6. Nie no, generalnie spoko. No właśnie, R odsu prawie jak dotsu. R na D, S na Z, no i dotsu. Dobra, generalnie nie wiem jak ten czołg będzie jeździł, bo nie grałem nigdy japońskimi. Mam nadzieję, że nie będzie aż taki zły. Yeah. Gold, motherfucker! Spało goldzie, super! Tiery pierwsze. Ja potrzebuję 10 kg. Lel. Raported. Nawet nie ma se... Ej! Ja mam japońskie radio w tym czołgu w sensie. No ja mam te polskie. Odgłosy tych... narodowości. Dziw, u mnie Polacy za mną wszędzie emigrują. No, nawet do czołgów. Ja nie mogę, jakie te bestie są trzy szybkie, nie? O, jeden się świeci na niebiesko, przypadek. To jest amerykański, ten jeden. No jo, ale mówię, że nawet mega szybki. No. Bo Cunningham to wiem jaki jest, bo go mam. Ogółem genialny czołg. Aha, mieliśmy niebieskiego gościa. No jo. Się zdarzył sobie niebieski dopiero podczas meczu. O dziwo, nie chciał nam gold sprzedać. Guys, please report him. It's Fraukl. Nie, Fraukl, kurde. Co ja czytam? Baba. Prawie baba, to nie wiem. R.O.C. przeciwko ogółem to ma działko tak, że strzeli raz i czeka 3 sekundy, żeby strzeliło drugi raz, widzę, zauważyłem. Jeszcze nie strzeliłem. Chcę się zaskoczyć, jak wyjadę sam na sam. Chcę się zaskoczyć. Kurde, jakie to jest mega szybkie, to jest naprawdę ponad dźwiękowy czołg. Co ten Tejden kombinuje? Nie wiem. Jest jeden gościu w wiosce, generalnie za chwilę chyba na niego wyjadę. Tak mi się coś wydaje. I to on się może dla mnie chyba i skończyć, bo on tylko 100 HP. Kieruje za Kozi. Jest. Fuck. I zasuwa. Jak on ma te dobre działko, to jest po mnie. No, nie uciekaj. Jest tam dużo. Ren, jadę do ciebie, skitram ale się za stop dołą i wydać. Ale to jest nie. Jakiego to ma zeza? Może nie strzelaj jak na pałę skakacza, na full auto. Full auto. Szybko ładuje przynajmniej. No jo.
Ale ładowanie to nie wszystko. Ale skołpuje 8 lat. Coś tam mi mówi po japońsku. You are a fair, Shadane. O tym właśnie mówiłem, telefony wyciszamy. Gotowałem. Halo? Alertowałem. Dobra, generalnie cofnąłbym się z tego miejsca, bo to jest takie trochę mało przyjemne dla mnie miejsce. Polecimy sobie będę bardziej w prawo, zobaczymy, czy tam będę mógł w stanie tego typka wyspotować. To rykoszetuje! Tak? O, to bije. O! Rykoszetuje? No, czy szal zrykoszetowałem. Dobrze. Znaczy, jak patrzyłem potem na DOI EXPY, to to generalnie jest aktoł dwójka. Ale zamiast długiej to jest szerokie. Takie w chuj szerokie. Ale to jest miękkie. No i miękkie też przy okazji. Tak jak ten, Hetzer. Nawet nie przebija budynku, znaczy muru. Człowiek. Człowiek nie uniósł. A ten zapierdziela. No. Kurde się zatrzymał. Nie idę go zdjąć. Może mi się uda. Jaki zes! Ej, on tu stoi. Jak skupisz, to jeszcze stoi. Jezus, kiedy się odwróci moja wieża? No i mi go zdjęli. No i damy. No. A ja się nie zdążyłem po odkaczach. Panowie, otwieramy, mamy mecz życia. Musimy tylko teraz pozabijać. Tak, może jedziemy na ich bazę, bo to nie ma sensu. Odczep. Chyba na naszą. Bronić. Nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. O, w winoroślach stoi. Życie też nie ma sensu. To szczylej. Zaszczyl go. Tam na górze jest jeden gość. MS1, jak w tym radiku w Fernandesach. MS1. No co za cwylstwo. Oooo! No wyparował, nie? Nagle tak z dupy. Był i nie ma. Oooo! Ale obrywam! Był tu krzyż, a teraz go nie ma. KW1. Oni mają jeszcze jakąś artę? Nie. Co mi tak... Szczerze, Kozi, jeszcze nie robiłem niczego. Mają artę, no. Dostałem teraz od czegoś dwa razy, trzy razy. Na górze stoi. Zablokowałem. Nie ma art. Pozdrawiam. MS. Co ty tam mówisz? Nie, bo to z Y poleciało losu. Z góry dla ci. Tamte strony, Y. O, MS-ie wiem. Lecki. O, jeden na plecy wjechał. Ojo, teraz to mnie skąd z każdej bierze. Jak to blokuje dobrze nawet. Pod kątem? Nie, że to dobrze kątuje. Oja. Ej, to pierdzielnęło co najmniej jak... O, dobrze wiem. Było. Tak właśnie mija nasza pierwsza bitwa tymi drogami. Nie są może jakieś mega OP, ale w sumie nawet fajnie odbijają generalnie. 100 expa! 82 expa. Zobaczmy, badaj. Także teraz mogę sobie zbadać, co ja bym teraz zbadał. Nie, Gochiro, tego ostatniego. Także badamy sobie teraz za 50 expa wieżyczkę. Montować, tak. Nie montować, ja zamontuję, to i tak kosztuje nie, grosze. Nie, za drogie. Następnie badamy sobie działko. Tak. Ej, nie hulaj tak z tym wolnym expem. Też sobie je zamontuję. Nie, chula z wolnym expem, on chyba za ten, który dostał. Kolejne działko sobie też montuję. Powiem wam generalnie, że nie wiem, ale ten Chiro to już generalnie sobie go kupiłem. No. Dobra, powstrzymam się, bo to chyba jednak był ten wolny exp. Także TR drogi jest w moim garażu już do kupienia. Ale poczekam na was jeszcze. Miechowne. No sorry, trochę grałem tym super bestem dzisiaj. Może nie jest jakiś OP, ale fajnie się nim generalnie farmi tego expa wolnego. Kozi, czekam na ciebie. Wiem, patrzyłem, które działo jest lepsze, ale to działo, które ty chyba zamontowałeś, jest po prostu słabe. Zaraz zobaczymy. To działo nie działo. To działo nie działo, zobaczymy w bitwie, cwaniaku. Dobra. Może jest słabe, nie mówię, że nie. Wygrajcie jeden mecz, wygrajcie. Gdybym teraz sobie generalnie zamontował tego czołga drugiego tieru, to ten dzień trwałby około 10 minut, bo jeszcze intro. No, oczywiście intro dzięki Reinholdtowi AMV,
na którego kanał zapraszam. Chętnie wykonam coś dla was również. No, ogółem chłopak ma ambicje. I dobrze mu to idzie. A tymczasem czekamy sobie dalej. Wolf? World of co? Minta. Kozy, gdzie byłeś? Piłem. Piłeś? I alkoholiku. Ja byłem się napić. Byłem się czekamy napić. Czekamy już minutę. Podniosłem oh my god. Oh my god. Cyka. Ja sam byłeś nie 19, nie 30 czołgów, 79, ale się pozmieniało teraz. Ale te czołgi mają generalnie cholernie dziwne nazwy. Ochiru, Igochiro, OIEXP, OUEXP, OUEU, Ochiro. Same samogłoski. Ohoho. 120 pocisków. Pytanie, jak się szybko ładuje? Wolniej niż poprzedni. Mówisz? Ale może będzie więcej zadawało. Zamontowałem to z nadzieją, że będzie dobre. Ven to kamp na kampie, znaczy na respie. Spawn. Czy ja wiem? To ty pewnie w ciągu kilku sekund zostanę zabity. No. No, ładuje się dłużej. Ale nawet widzi dużo. Czekam. Ale zasuwam. Ramował mnie typ. Ja nie mogę, jakie to niecelne, zjeżdżam z tej góry, bo za chwilę umrę. 30 na godzinę, wow. Chyba fałmac. Jestem dostrzyżony, a nikogo nie widzę. Dostrzyżony? Ej, tam jest 118 po prawej stronie w enemy teamie. Wiecie co powiem? I oby tam nie wychylał. Wiecie co wam powiem? Dostałem od tej jedynki. Wiecie co wam powiem? Kurwa mać, skąd? Wiecie co wam powiem? Słucham cię. Co wam powiem, to wam powiem. Ale nam tego nie powiesz. Haha. Nie. Kurwa. Jednego uczka nie. Założenie nowej wyżyczki resetuje amunicję. Ale żeby było śmieszniej, wjeżdżam pomiędzy ich. O, dopiero zaraz. Mój frak, mój frak, mój frak! Nie mój frak! What the fuck, nie mój frak! Koza, jest brak pocisków. Tak. Tak, ten czołg jest może i dobrym czołgiem, ale generalnie trochę teraz zjebałem po swojej stronie. Co potem na filmie gorszym zobaczycie i tak. Ale to nie są tier pierwsze, nie. Co to miało być w ogóle? FCM 36. To jest w sumie taka japońska kaczka. Patrz tego FCM-a. Stoi, ma na każdego wyjebane i nie ogrywa. No, teraz zebrał dużo. No ale patrz. No i został od tyłu. Igochiro. Japońska kaczka, dokładnie. Nie w czymś takim potem jeździć, weź. Jeszcze jedną bitwę by chyba chciał. Czerwony został. Anzeriagen z nami grał. To na skórce. 50 doświadczenia. 7 33 7 expa. O kurde. Nice. Poleciał w ścianie. Najwięcej w całym teamie. 7. Patrz, jestem pierwszy w tabeli. Jak się kurwa obróci. Miał więcej bez no bo spocował. Mówcie mi teraz, jak tam to u was wygląda. Nie wygląda, gramy dalej. Potrzebuję 108 expa. 108 expa jeszcze. Ja już sobie kupię tego Igochiro. Ale jeszcze nim gram oczywiście nie będę. No zobaczę, nie wiem, może radio sobie przy okazji jeszcze kupię w tym czasie. Radio, no 93 expa wolnego. No, tyle expa wolnego ci powiem. Ten czołg to będzie chyba cały kompletny, za niedługo. Za mały udzik, oj. No to kupujemy jeszcze to. Ile ja mam tego expa wolnego jeszcze? A to działko może naprawdę być lepsze? Interesujący odcinek. No tak. Zas i sobie wszystko pokupował.
Dobra, mama. Można jechać na bitwę. Aż mi czarki przeszły. Czarki ci przeszły? Pani. Działo samobieżne 11. 10. 10. 16. Ależ oni nie zdecydowani. I znowu czekania ogrom czasu. Dlaczego tak jest? Dlaczego? 70% odcinka. Czekanie na mecz. Tak. Następna część odcinka. Jazda bez samu. Kozi, jestem z ciebie dumny, bo to przeważnie ja byłem bez ammo na bitwach. Oj, sporo byłem, tych bitw. Ja bez ammo zdobyłem więcej jak spa niż ty z ammo. No. Kilkukrotnie. Bo ty spotowałeś. Mm? A on i tak ma wolny exp, to on się nie liczy. O, mam expa! Ile wydałeś tego expa? No, zarobiłem w poprzednim meczu 80, a wydałem 3000. Nie, no. To był wolny jednak. No, to jest bardzo odkrywcze. Nie no, bo generalnie ten hat od Akrzyna mi zrozwania mojego wolnego jest, bo ja nie wiem, ile go jeszcze w ogóle mam. Ja tak z 300 myślę. Jak klikniesz badaj, to masz po lewej stronie chyba. Na no. Tak? Zaraz zobaczę. Znaczy, jak klikasz badaj, to ci wyświetla ile tego expa i ile wolnego z tego. Zakupiłem sobie ostatnie. Aha, no to akurat wiem. Expa 0 wolnego sobie. Nie, ale nie patrzyłem. PZ2. Oj, Marian. Nie, 35. Otsu. Teke. Chiro. Teke. Super, jesteśmy jednymi z nielicznych tierów pierwszych na tym bitwie. No. A w enemy jest tylko jeden tier pierwszy, no zajebiście. Właśnie. Plan... Najmniej gramy. Plankton Team. Yoshikuzu! Ben, zostałeś stać, jak ale ten jeden zapierdziela. Jak samochodzik. Nikt niczego nie wykotował. Coś się pojawiło. Ty ogarnijcie. Ja nie mogę, ty, już do mnie biją. Już do mnie biją gnoje, już. Szczały! Szczały! Kurwa maś, ej no nie, nie umrę. Jeszcze żyję. O jakie to celne, ja pierdzielę. Ja medium nie do przebicia. Nieee! Ja tak nie chcę zginąć, no. Niech ten się Chiro trochę do przodu podnieść. Igo Chiro podjeżdża. Zabije naszego Teke. Według przyjadam teraz, patrz. 50 dostał! On ma w ogóle lufę? 47 tetrach! Ten czołg ma... Ej, co się dzieje? Debil. No typie, weź mi się ufił sterownika. No ja nie mogę, jeszcze bardziej mnie zajechał. Ale spoko, może jego zabiją, a nie mnie. Ej, strzeliłem do swojego, super. Nice. GGWP. Debil. Uszkodzenie zablokowane, a zostało mi 29. Po mnie. Ten czołg może coś tam blokuje, ale pewnie będzie jakimś kątem trzeba się ustawić. A to tak trochę mi nie na rękę. Zresztowałem od dwójki. Igo Chiro. To jest nasz następca tego czołgu. To znaczy, że on też nie ugrywa dupy. Znaczy powiem ci, jak graliśmy z Docem generalnie naszymi pozytami, VK i innymi czołgami, to te wszystkie kolejne czołgi, nawet ten 5 tier IOX czy OIX, generalnie jest w plastiku. No shit, Sherlock! Jest! O, zabiłeś. Z lewej ci wyjeżdżę teraz. Oj. No, tego nie zablokowałeś, trudno. To T-25, ruskie. Cyka. Radzieckie. No, nawet mają barierkę na wieżyczce, żeby pijani nie wypadli. Heh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 
Cep cepa cepem pogania. Zobacz, jak on przyjeżdża. Niech go szybko zabijają. O, i umarł. Pas, umarł. Jeszcze się podpalił tak perfidnie, nie? Ej, ale to miała być wygrana bitwa. Ale jeszcze grałam bitwą. To znowu wygrana sobie jeszcze nie będzie. Jedynki. 85 expa. Nice. 123 expa. Dobra, idę na badaj. Mówicie, że jakieś po lewej na dole, tak? Wolne doświadczenie, 130 jeszcze. W sam raz na Hago, ale po co mi Hago? Właściwie to ja już sobie mogę. Tak, już możesz? Kozi? Nie. No to wiesz. Kozi, postaraj się. Nie brakuje jeszcze 100 expa. Czekaj, zobaczę go na mnie, które to działko jest lepsze. Niecały. 22, 32, 18. 32, 48, 18, 45, 45, 55. What? What? Nie znam się na tym. Gotów, nie znam się bitwa, na tym. Lecimy. Lecimy z tematem, yo. 3/4 odcinka, szukanie bitwy. Brawo! O nie, tylko nie szukanie bitwy. Ciekawi mnie, ile zajmie takie nagrywanie z tego 9 na 10. No właśnie. Dzień, tydzień. Tydzień? Te czołgi potem ważą, kosztują po 3 miliony i więcej. No widzisz? Szóstka kosztuje już milion niecałe. 900, chyba 25 tysięcy czy ileś. VK 30 tysięcy 1P. A ja mam 300 tysięcy i w kółko mi każecie kupować co innego. My ci nie każemy. Sam chciałeś kaczkę grać. Nieprawda. Nieprawda. Bo polazłem nie w ten tier, to chciałem. Kozie potwierdzi. Polazłem nie w ten tier. Znaczy, no, nie w tą linię. Medium 1. Jakie to ładne. Jakie to nas, duże. No to jest Renault. No, Renault Otsu. Autentyk. Patrz, zramuje cię. Ej! Nie stawiałem się ani na milimetr. Ej, co się dzieje? Aha, okej. Czuję coś. Z górki nawalają. No. Nie. Te jedynki. Kalingamy. Pojechały w tył. Ale ten medium jeden jest duży. On jest dwa razy większy ode mnie. Żeby tylko dwa. A on jest jeden. Stanął koło mnie i myślałem, kto mnie na jakąś ścianę przesunął. To jest medium na pierwszym tierze. Jako, że zawsze ginę jako pierwszy, chciałbym znowu tego dokonać. A czy ja mogę? Nie. Czy mogę zginąć jako pierwszy? Zginąć? Nie. Nie krępuj się. Tak już nie zginę jako pierwsze, bo już inne nie żyją u nas, niestety. Mam 10 HP więcej niż na początku. Coś musiałem dokopy, co mi dało żyćka. No wychyl już teraz, ziomek, wychyl, no. No jaki ten traktor wycykany jest. Super, ja z tego miejsca nic nie widzę. Ten czołg jest zbyt niski. Albo ta ściana jest zbyt wysoka. Nicht traktor. Jak się napinają? Teraz nie strzelę, bo strzelę swojemu pewnie mierząc tamtego, ale co tam? Pomogę ci losu się stąd wysunąć trochę. Ale oni dawaj, uciekali. Lecimy na nich. Podjedzie, patrz, podjedzie i dostanie, patrz. Ja bym dostał. Ale nie dostałem. Komuś gąskę zrzuci. No, naszemu. Pomogę mu. Nie pomożesz mu. Bądź aspołeczną świnią. Ten czołg jest tutaj. Jaki to jest dzik. No i nie żyje. Tamten czołg jest tam. LTR. Nie dostał leś traktor.
Jaki ten scope u mnie jest rozmotany tutaj. Co nie? Zabiłem jednego. Chciałeś bitwę do co wygrać? Masz okazję. No, bez flagi. Jeszcze jedna osoba. Jaki KS? KS? Ktoś ci skrzył? Myślę, że generalnie gdybym bił do swoich, to pewnie bym był lepszy w tym teamie, na pewno. Dobra. Zdecydowanie. Strzel do mnie. Nie zgadnę, rikoszet? Nie strzelaj, bądź poważny. Będę poważny. On jest tam po lewej. Patrzcie, kapujemy, to nie jedziemy po niego. To jest Cunningham. 17 HP mu zostało. Zaraz w tą kaczkę strzelę. Już się na niego obracam, już trochę jeszcze. Ej, patrz, on ma jakąś nawet tarczę tutaj na tym. Na lufie. Opanowaliśmy bazie. Ale nie, po co? Dobra, gratulacje, wygrałeś 250 bitew w World of Tanks. Ale zagrałem chyba jakieś ponad 500 już. Yeah. Kozi, czy możesz zakupić już sobie tego oto pięknego Type 89 Igo Chiro? Dostałem 600 expa, dalej mi nie stać. No co ty mówisz, potrzebowałeś tylko 100. Dobra, wydam wolne doświadczenie. Pokaż, że go masz i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, dzisiejsze zmagania z WOT-em i z nowym patchem. Jestem za zachowanie na polu i zbadanie 20 pojazdu. I z nowym patchem. Też to mam. 9,10. Czy jakoś tak? Słuchajcie, to sobie podblokowuję to co mogę. No Kozi, chodź do lobby, pokaż, że go masz. Igo Chiro. Ale masakra. Ta-da! Pierwszego dnia po tym, jak ten patch wszedł, naprawdę w lobby wszędzie były takie same czołgi. A to było, to było takie mięso armatnie. To niby czołgi heavy, czyli ciężkie. To ma tylko w nazwie ciężkie, to tylko tier 9 i 10. Kozy! Kupuję go. Kupuj. Jak on się nazywał? Igo Chiro, Type 89. Gdzie on jest? Hehe, na samym dole. Jakie Type 89? Nie Mercedesa w Eurotrucku. Type 9.1. Nie, 8.9. Igo Chiro. Ale nie ma tego na badanie. Tier drugi to jest stary. Czekajcie, on z tego Renault wychodzi. Kupujesz sobie Renault Otsu, montujesz do niego wieżę, działko i masz w dół Igo Chiro. Brawo! Właśnie to było osiągnięcie, nie wiem, kup sobie czołg. Także tym kończymy ten dzisiejszy odcinek z World of Tanks. Piszcie, czy się podobało, czy wtedy robimy nagrywać w taki sam sposób drogę z Igo Chiro na czołg, który będzie się nazywał Type 91, a potem z 91 na 95, z 95 na OI Expa, z OI na OI, z OI na ONI, z ONI na OHO i tak dalej. Oho! Także trzymajcie się, na razie, cześć. Yo.